zaczynamy drugą połowę meczu Juventus Akademii Warszawa, Hutnik Warszawa. Po pierwszej prowadzimy 3-2. Po ładnych akcjach. Liga rocznik 2009. Juventus mieszany w składzie 2009-2010. Czekam na gwizdek i jest. Zaczyna tym razem Juventus. Mamy nowego komentatora. Witam. Jest Maciek. Co też Maciek tutaj dzisiaj nam ciekawego powiesz? Co możesz opowiedzieć? Co mogę opowiedzieć? Tak. Wczoraj miałem urodziny. O, i to jest bardzo dobry przytyk do tego, żeby złożyć Ci życzenia. Więc najlepsze życzenia urodzinowe dla Maćka. 100 lat, 100 lat. No. Kiedy pijemy? Kole. Dzisiaj wieczorem można. I strzał z dalszej odległości prosto w bramkarza. Bramkarz Hutnika wybija piłkę. Mija się zawodnik Hutnika z piłką. Zaczynamy od rzutu z autu. Kuba. Miki. Miki, o. Bardzo dobrze. Jest tutaj. Teraz goździk. Do goździka i tam mały przechwytuje. Do goździka. Jeszcze goździk się przepycha. Jeszcze tam próbuje przejść. Mały nie dobił. No, mamy akcję. Teraz błąd. Zawodnik popychany. Przerwanie akcji. Stratowany. Komentuj, cały czas możesz komentować. Wiem. Ale co mam teraz komentować, jak przeciwnik leży? Leży. No. Leży? No jak leży? Czy leży na prawym, na lewym boku? Czy się zwija? Czy... O, wstał. Wstał. No i bardzo dobrze, brawa dla niego. Brawa dla zawodnika Hutnika. Wznowienie odrzutu sędziowskiego. Goździk. Goździk przechwytuje piłkę. Mi się bardzo podobały dwa. Badanie do małego. Tak. Strata piłki. Ale mamy aut. Mamy aut. Jak tam Winiczek dalej normalnie? Dały 3-2 dalej. Ale mieliśmy jeden strzał. O, tu nabił, chciał tam odbić nerę zawodnikowi. Chodź tam, tam łapkę. Albo wątrobę. Ale to w gapie będziemy mieli. Nie. Mały z autu. Świetne przejście. Ale tu piłka już opuściła pole gry. I będzie wznawiał Hutnik z piątki. Och, z karata. A tutaj mocne. Zagranie za mocne, tam już nasz bramkarz. Jeszcze nie widać pola karnego. No nic nie widać. Linii praktycznie nie ma. Opanował. Mały do goździka. Brawo. Dobre podanie prostopadłe. Do napastnika. I mamy aut. Z tyłu są zawody jakieś lekko atletyczne. Ja bym mówił, że Juventus jakiś tam jest. Niosła ona się próba wrzucenia w pole karne, ale zablokowana przez obrońców Hutnika. Na razie zamknęliśmy Hutnik na ich pole, na ich połowie. Uch. Na środku. I świetne. Próba zagrania od razu do
Kuba, a faul, ale gram. Faul. Kuba wije się z bólu. Ale wstaje, będzie grał dalej. Brawo Kuba! Brawo, klaski. Uprzedzony nasz zawodnik. Jeszcze tutaj walczymy. Mamy aut. Mamy aut. 5 minut. 5 minut minęło. Nie zmienił się jeszcze wynik. Tracimy piłkę na chwilę. Zyskujemy. I jest lewy przynajmniej. O, tutaj już zawodnik 4 przeszedł praktycznie, ale nie miał kto zamknąć. Nie miał kto zamknąć. Jest Kuba. Ładnie. Goździk wyprzedzony. Jest świetnie dość. Ale ładnie. Super zgranie. Próba zgrania od razu na wolne pole, ale nie zorientował się nasz napastnik. Do linii końcowej, Kuba. Kuba świetnie zblokował. To dośrodkowanie. No było. Pod słońce. Granie, zawodnicy nie widzieli piłki zagranej wysoko. Znajamy od własnej bramki. Dokładnie tutaj. Jest niebezpieczna sytuacja. Rzut wolny sprzed pola karnego. Piłka przechodzi bardzo daleko od naszej bramki. Nawet nie był strzał, tylko próba wrzucenia. Stawiamy grę od własnej bramki. Strzał w nieudanym wybiciu. Przejmujemy teraz piłkę i
Juventus atakuje. Zagranie po prostej, ale tu już dał się przepychać z trzema zawodnikami, ale... Jest Goździk. Jeszcze próbujemy przejąć. No i teraz jest 4-3. A jest sam na sam akcja. I zawodnik nie trafia. Putnika. Dobrze, mieliśmy szczęście w tej akcji. Zaczynamy z piątki. Rzut z autu Putnika. Putnik atakuje lewą stroną, ale faul. Faul na naszym zawodniku. Będziemy wznawiać od rzutu wolnego. Jest piłka w rękach naszego bramkarza. Walczy nasz napastnik. No spokojnie na razie też. Jest Goździk. My jest zagranie przed pole karne. Przejmujemy piłkę. Jesteśmy na wysokości już pola karnego przeciwnika, ale nieudane zagranie. I Hutnik. Ale Kuba tu przycina. Zagranie do siódemki. Siódemka jest bardzo szybki. Jest szybkim zawodnikiem. I piłka wpada, chodzi po krótkim słupku. No. Mamy 3-3. Putnik strzela. Jest zawodnik naprawdę szybki. Obrońcy za nim nie nadążają. Następuje zmiana. Chodzi na lewe skrzydło. Siwy, który jest dość szybkim zawodnikiem. Goździk do Kuby. No ale Kuba wrzucony tutaj na... I tu piłka bramkarza. Porozumienie między bramkarzem a obrońcami. Tu tracimy niestety gola. 4-3 dla Putnika. Straciliśmy bardzo szybko dwie bramki. Thank you.
Jest po na prawym skrzydle, wprowadzamy piłkę. Jest zagranie do przodu, jest, ale za mocno tutaj bramkarz spokojnie Rupika przechwyci tę piłkę. Siwy walczy. No jest Siwy, świetnie przechwycił. Świetnie przechwycił. Kuba. Strzelenia piłki tam do naszych napastników. No i wywalczy. Świetnie. Ach, próba odegrania do wchodzącego zawodnika w środku pola, ale... Chutnik. Atakuje, przerywamy tę akcję. Goździk. Goździk w środku, traci piłkę. Kuba. I odzyskujemy piłkę i już sunie nasz atak. Przekroczyliśmy linię środkową. Nikt nie atakuje. Zawodnika schodzimy do... Jest możliwość dośrodkowania. A tu mocne, za mocne dośrodkowanie. Chodź. Poza boisko. Do wejścia Patryk się szykuje jako zawodnik z pola, już nie jako bramkarz. Faul. I będzie wznawiał od faulu Chutnik. Strzelenia piłki właśnie za linię obrony i udana. Niestety tracimy bramkę kolejną. Obrona przysnęła. 5-3 dla Chutnika. Zaczynamy. Jest Siwy. Piękny, dobry przechwyt. I próba uruchomienia. Świetnie na wolne pole. A wyszła, piłka wyszła. Tu bramkarz powinien, tak, i bramkarz przechwytuje piłkę. Strzelono w pole karne. Zabraniona. Strzelenie w piłki w pole karne. Bramkarz łapie. Piłka przychodzi. Jaj, zawodnika naszego.
Naciskamy bramkarza. Bramkarz nie mógł łapać piłki. Przejmujemy i próba strzelenia piłki w środek boiska. Zagrana po skrzydle. Tutaj Kuba próbuje blokować, ale gramy. I świetnie Kuba wybija na rzut rożny. Przegrywamy 5-3. Wbijamy piłkę. Przeprosić, czy nie? Zagranie, tak. A, tu nasz zawodnik nie przejmuje. Dobrze zagranej piłki. Jest jeszcze rzutka. Jest jeszcze raz gościk, ale nie w tą stronę. Tak jest, świetnie. Przegranie na prawo. Wznawiamy rzut z autu. Przyjmuje Janusz. Jest gość do siwego. Siwy, świetne zagranie tutaj. I świetnie, mamy 5-4. Super akcja. 5-4. Siwy, druga asysta. Jesteśmy na styku. Przebija się nasz zawodnik numer 26, zahaczany i faul. Mam faul. Żółta kartka. Też dla zawodnika Kutnika. Kuba, próba strzału, celnie tym razem, ale bramkarz był na posterunku. Siwy blokuje wprowadzenie piłki przez Chutnika, dobrze. Chutnik musi wznawiać od autu z wysokości swojego pola karnego.
kolejny aut. Siwy, super. Janusz, goździk. Do siwego, siwy do przodu. Na wolne pole, tak. I tutaj liczymy na szybkość naszych napastników, ale niestety piłka opuszcza pole gry. Nie było dobre. Gdyby zawodnik był szybszy, to by doszedł. Matijan przypychał się. Czy uda nam się przejąć piłkę? Przejęliśmy. Przejęliśmy, przechodzimy tutaj. Ach, kolejne zagranie się nie udało już. I Hutnik. Hutnik na tarciu. Zawodnicy Hutnika są szybsi. I piłka mija bramkę. Mieliśmy znowu szczęścia troszkę. Mamy. Jest siwy. Świetnie, Kuba. Tu uruchomił. Jest, to pomysł był dobry, ale nie udało się opanować piłki do końca. I aut dla Hutnika. Jest siódemka. Bardzo szybki. Ale spalony. Spalony. Halo. No cześć. No słuchaj, przegrywamy na razie 5-4. Długo prowadziliśmy, ale straciliśmy szybko dwie bramki i tak wiesz. Ale dobrze, nie, mecz jest bardzo wyrównany. Nasi bardzo fajnie grają, także wiesz. No naprawdę nie. Nie, Patryk puścił dwie bramki, ale to nie miał nawet szans, wiesz, nic do tego. Także fajnie, naprawdę. No, na razie, hej. Out. Do Juwy. 20. Dobry rapał. 6 minut już. Gramy. Ich tutaj, o. Bardzo taka niebezpieczna sytuacja. Przelobowała bramkarza, ale minęła też i bramkę. Wznawiamy z piątki. Out. Przejmujemy. Próba zagrania od razu do przodu, ale wysocy zawodnicy Hutnika. Nie udało się przejść, ale jest jeszcze Patryk. Świetnie wyprzedził. Jest próba zagrania do. Januszek spóźniony, ale zawodnik z siódemką się. O, długo nastawiał się,
nasz zawodnik. I nic z tego nie wyszło. Będziemy wstawiać od auto. O, zagranie, trafiony zawodnik w twarz, ale to nie było mocne kopnięcie. Jest Kuba, próba strzelenia piłki w pole karne. Piłka przeszła przez linię obrony i jest w rękach zawodników, bramkarza, była w rękach bramkarza Hutnika. Szybkie wznowienie, Siwy tutaj nie pozwala zawodnikowi z numerem 7 pograć. Brawo Kuba! Zobaczymy, mamy jeszcze piłkę. Trafiamy w zawodnika leżącego. Siwy, świetny. Obrócił się. Aj, dobre dogranie. Fajna akcja. Niewiele zabrakło, a mielibyśmy szansę na wyrównanie. 30 minut za grę już za nami. I wznowienie z piątki. Daleki wykop. Daleki wykop. Znowu zawodnik z numerem 7. I tutaj bramkarz. O, tym razem na posterunku. Faul dla Hutnika. Wolny Hutnika i strzał w bramkę, ale mija naszą bramkę i my wznawiamy. Mamy jeden gol straty. Siwy. Gramy. Ośrodkowanie, nikt nie zamykał, to nas uratowało. Brawo Siwy. Hutnik. Tam jest. Ach, tu mam. Obrona nam. I bramkarz. Brawo bramkarz.
Ach, jest tam szansa, ale bramka szybszy. Nie przeszło tego, brawo! Świetnie. Świetnie, auto dla Putnika. Jasiu! No i tutaj bramkarz, po raz kolejny, mieliśmy szczęście. Sześć minut do końca. No i w las. Kto pójdzie po tę piłkę? Świetnie, wyłuskaliśmy piłkę. Faul. Ale przywilej korzyści. Sędzia został przywilej korzyści. Przez chwilę straciliśmy piłkę i powrót do sytuacji stykowej. Przez chwilę do naszego zawodnika. Mamy jeszcze tutaj. Jest szansa. Siwy. Dobrze, mamy środek. Jest tutaj. Jest jeszcze siwy. Przewrócił się. Zablokował na zablokowanej piłce, ale. I 3-2. Już jest. No i tutaj bramkarz. Tu bramkarz musi przechwycić tą piłkę. I wrzucamy. Jeszcze jest szansa. Ach, tutaj nabite siwy. Ale out dla Hutnika. I to na wysokości pola bramkowego. Więc jest nadzieja na przejęcie piłki. Źle wyrzucony aut. Mamy rzut z autu. Jeszcze raz. I świetnie. Rzuciliśmy piłkę na pole karne.
Ach, tu się Patryk. Chyba strzało. Jeszcze Patryk. Ach, za lekko. Za lekko. Odwrócił się, ale za lekko. Jest 2-2. Bramkarz, brawo. Żył. Przejmujemy piłkę. Jesteśmy już pod polem karnym przeciwnika. Patryk. Tracimy piłkę. Jeszcze mamy. Jeszcze jest szansa na wrzutkę. Jeszcze szansa na wrzutkę. O, tu sam na sam. Tu zawodnik z siódemką. O, i wysoko nad bramką. Ale koniec spotkania. Przegrywamy 5-4. Bo naprawdę pasjonującym do końca pojedynku. Wyrównanym. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze Maciek urodzinowy.